Dzień dobry Państwu ze studia WPS Production. Witają Państwa Dariusz Kosiur i Paweł Ziemiński. Dzisiaj może teraz z bohaterów dziesiątej muzy. Mamy nowego bohatera. Narodził nam się Jack Strong, czyli ten, który obalił komunizm w Polsce, który zwyciężył Związek Radziecki, który wskazał Stanom Zjednoczonym, że Polska jest zagrożona przez ekspansjonizm radziecki. Czy taka była prawda? Czy Polskę ocalił Jack Strong, czyli pułkownik Kukliński, bo już... No, żeby odpowiedzieć, czy ocalił, to wystarczy wziąć rocznik statystyczny obecny i sprzed roku 80 i porównać. I nam od razu wychodzi, gdzie byliśmy wtedy, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dzisiaj przecież mamy bezrobotnych, mamy bezdomnych, głodujące dzieci, upadek, totalny upadek państwa, także no, no coś tutaj ale z tym ratunkiem. Ten pułkownik Kukliński, czyli ten Jack Strong, to się wpisuje wspaniale tak w polską tradycję literacką, no bo takie postacie jak Konrad Waller, czyli ten, który wchodzi w grono wrogów Polski, ale robi tam dobrą rzecz, jeżeli chodzi o swoją ojczyznę i w końcu ta jego nielojalność względem swoich pracodawców jest odkupiona przez to, że robi dobrze dla swojej ojczyzny. Czy Jack Strong, czyli pułkownik Kukliński, robił dobrze dla Polski? A więc tak, ja sięgnąłem do ogólnie dostępnych informacji o Ryszardzie Kuklińskim. I z takich istotnych ciekawostek jest na przykład to, że w roku 67-68 on pracował w Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru Układów Genewskich w Wietnamie. I prawdopodobnie w tamtym czasie został skaperowany przez CIA. Z tego, co spotkałem w różnych źródłach, wynikało, że to za długi karciane, czy jakieś w domach publicznych. Bardzo łatwo było kogoś w ten sposób wciągnąć do współpracy. Ale jest też ciekawa informacja, u niektórych historyków się spotyka, że Kukliński już w latach 40. lub na przełomie lat 40-50. współpracował z informacją wojskową jako młody oficer. A informacja wojskowa, co to było? To było coś takiego, znaczy można ją porównać do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który zajmował się mordowaniem Polaków. Było to prowadzone przez Żydów i w żydowskich rękach, tak samo jak informacja wojskowa, do której również należeli Kiszczak i Jaruzelski. Żona Kuklińskiego z domu nazwisko Christ przez CH pisane. To też jest takie dziwne, raczej nie polskie nazwisko. Jakie ma korzenie? Trudno powiedzieć. Spotkałem się z taką informacją, że Kukliński mógł być podwójnym agentem. To znaczy, że pracował i dla strony wschodniej, głównie rosyjskiej, i dla amerykańskiej. Mnie się wydaje, że mogło być jednak odwrotnie, że został podstawiony przez stronę rosyjską stronie amerykańskiej. Tak mi się wydaje. No, zresztą hipotezy mogą być różne, ale jest ona równie prawdopodobna. Zginęło mu dwóch synów w czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych. No, tutaj nam się sugeruje, że to prawdopodobnie wywiad rosyjski, czy pozostałości po radzieckim, z zemsty, prawda, chciało ukarać Kuklińskiego. Ale być może było tak, że stronie amerykańskiej nie opłacało się utrzymywać całej rodziny Kuklińskiego, który był dla nich już nie przedstawiał żadnej wartości po 89 roku, a jednocześnie można było to wykorzystać jako, popatrzcie, jaki okrutny jest Związek Radziecki, a obecnie współczesna Rosja, prawda? Są pamiętliwi i likwidują tych, którzy im zaszkodzili. Ale ciekawe jest jeszcze też to, że jak zmieniają się role polityczne, bo taki Kukliński, który rzekomo ostrzegał i wskazywał, że Polska ma być głównym teatrem wojennym zagrożonym atakiem atomowym, nuklearnym, jako takiej sposobu wstrzymania inwazji radzieckiej na Europę Zachodnią, był uznany za kogoś patriotę, który właśnie ostrzegł tutaj i ma zasługi dla Polski. Natomiast współcześni architekci na przykład ulokowania w Polsce wojsk amerykańskich, baz zwróconych, amerykańskich zwróconych zdecydowanie w kierunku Rosji, uznawani są znowu za patriotów, prawda, że oni wspaniale też tutaj tylko w drugim kierunku działają, bo instalują bazy amerykańskie na terenie Polski i też znowu być uznawani za ludzi godnych
szacunku. No więc widzimy, że te opcje polityczne nie mają żadnego szkieletu moralnego, prawda? Nie mają też żadnej orientacji narodowej. To są wyłącznie opcje, jakim wpływom politycznym podlega Polska oraz jak instrumentalnie jest traktowana. Też znalazłem taką informację, że według towarzysza Leszka Millera rehabilitacja Kuklińskiego, on był, otrzymał wyrok śmierci, później to zostało zamienione na długoletnie więzienie, a później został zrehabilitowany, jak wiemy, że rehabilitacja była jednym z warunków wejścia Polski do NATO. Oczywiście był to jakiś taki nieformalny warunek, ale coś takiego było. Mnie się wydaje, że mamy w Polsce już swego rodzaju pewną tradycję stawiania zdrajców na piedestały. No takim zdrajcą, zamachowcem, w wyniku zamachu objął przecież władzę, był Piłsudski Józef. Jego pomniki mamy. Podobnym zdrajcą jest również Jan Paweł II, który od 1976 roku podjął ścisłą współpracę z Brzezińskim, no w sumie i z całym tym środowiskiem żydowskim w Stanach Zjednoczonych i pracował na rzecz obalenia systemu socjalistycznego w Polsce. Jego pomniki również się dzisiaj stawia. Warto przypomnieć, co mówił JP2, że wykrzyczał to, przemawiając do austriackich parlamentarzystów, że nie ma alternatywy dla integracji europejskiej. To mówił to w 92 chyba roku, czy pierwszym. Nie wolno angażować Kościoła w propagandę antyunijną, a przecież integracja europejska jest to fragment wielkiej polityki globalizacji. Więc mamy już zdrajców, teraz będziemy mieli kolejnego, trzeciego zdrajcę, któremu chce się postawić pomnik, tak? Jako bohater Polski będzie występował Ryszard Kukliński. No, zapomniałeś o tak wspaniałym mężu stanu, a ja w rezultacie zdrajcy interesów narodowych, przestępcy w świetle nawet istniejącego ustawodawstwa polskiego, jakim był Lech Kaczyński, który podpisał traktat lizboński, no i de facto zlikwidował stan suwerenności państwa polskiego, prawda? I ten, w cudzysłowie, bohater rzekomo zasługuje na to, żeby spoczywać na lowelu wśród królów polskich i należeć do panteonu polskiego, co jest no, jakąś kpiną, chichotem historii. No i prawdopodobnie ta historia rozliczy tych lokatorów, którzy spoczywają w kryptach, czy stoją na pomnikach, do których nawołuje się, że powinni się modlić, bądź których powinni podziwiać Polacy. Czekamy na wyrok historii. Ze studia WPS Production mówili do Państwa Dariusz Kosiur, Paweł Ziemiński.